Po uchwaleniu przez Sejm ustawy o Sądzie Najwyższym politycy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej wezwali swoich zwolenników na demonstrację pod Pałac Prezydencki, aby zaprotestować przeciwko reformie sądownictwa realizowanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Na krakowskim przedmieściu według danych warszawskiego ratusza pojawiło się około 50 tysięcy osób, a według policji tylko 14. Liderzy opozycji grzmieli. Prowadzeni przez Jarosława Kaczyńskiego i ludzi, którzy naprawdę nienawidzą, którzy we wszystkich tych, którzy nie są w PiS-ie, wszystkich tych uważają za morderców, za kanalię. Nie ma dla nas według nich miejsca w Polsce. Nie pozwolimy na to. To jest nasz kraj, to jest nasza Polska i muszą to wiedzieć. Schetyna apelował do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby ten nie podpisywał ustaw przegłosowanych przez większość parlamentarną. Jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć, że domownik, osoba, która mieszka tutaj za nami, ma wielką szansę, żeby pokazać, że jest prezydentem wszystkich Polaków. Musi tylko zrobić jedną rzecz. Zawetować 3 ustawy. A my mu dzisiaj mówimy. Chcemy weta! Chcemy weta! Chcemy weta! Chcemy weta! Chcemy weta! Chcemy weta! Jeszcze dalej szedł Ryszard Petru, lider Nowoczesnej, który rozliczał i groził. Dzisiaj jest zły dzień dla polskiej demokracji. Oni walcem rozjechali polską demokrację i przyjęli ustawę, która likwiduje Sąd Najwyższy. To będzie data, która przejdzie do historii Polski. Ale dzięki temu, że tu jesteśmy, mamy nadzieję, że będzie lepiej, że to wszystko odkręcimy. Petru nawoływał do obalenia demokratycznie wybranego rządu. Z wami musimy być razem, żeby można było obalić PiS. Żeby można było obalić PiS, muszą być na setki tysięcy w całym kraju. Setki tysięcy! A jak wyjdzie nas milion, to obalimy ten rząd. Ryszard Petru, występując z wnioskiem o obaleniu rządu, może kogoś niepokoić, ale tak naprawdę to jest taka rozpaczliwa i, przyznajcie państwo szczerze, jednak śmieszna propozycja człowieka, którego partia ledwie przekracza próg wyborczy, człowieka kompletnie skompromitowanego, człowieka, który nawet w ławach opozycji nie cieszy się wielkim szacunkiem. Mało tego, on się nawet nie cieszy wielkim szacunkiem wśród własnych posłów i posłanek. W rolę Trybuna Ludowego próbował wcielić się też lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeżeli trzeba, to pójdziemy do Juraty, pójdziemy na Hel, a wszystkim ludziom, którym na sercu nie leży dobro Rzeczpospolitej, wszystkim ludziom złej woli mówimy go to hell! Poprzednie demonstracje organizowane przez tak zwaną totalną opozycję przyciągały coraz mniej ludzi. Dlaczego tym razem na krakowskim przedmieściu pojawiło się ich znacznie więcej? To, że ta manifestacja zdecydowanie większa była niż typowe manifestacje KOD-u i przyciągnęła innych ludzi, takich nazwijmy to normalniejszych, to raczej nie tyle sama ustawa, co tryb jej wprowadzenia. Ja nie sądzę, że Polacy są przeciwko zmianom w ustawie, przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości, bo wszyscy wiedzą, jakie to jest spatologizowane i gdyby tylko powodem do przyjścia były wezwania opozycji, że nie chcemy żadnych zmian i żeby było jak było, myślę, że ta frekwencja taka duża by nie była. Od kilku tygodni sprzyjające tak zwanej totalnej opozycji media straszyły Polaków śmiercią demokracji i przejęciem przez PiS ostatniego filaru demokratycznego państwa, jakim jest wymiar sprawiedliwości. Ograniczony sukces frekwencyjny wczorajszych pikiet marszów wynika nie tyle z siły opozycji totalnej, ale z histerii nakręconej przez media, bo jej poziom, skala, oczywiście przy okazji przekłamań, nieprawidłowości, zwykłych manipulacji jest tak olbrzymi, że ciężko się dziwić, że spora liczba młodych ludzi gdzieś za tym wczoraj poszła. Według Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego Gazety Polskiej, duża frekwencja na wczorajszym marszu spowodowana jest brakiem właściwej komunikacji ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości ze społeczeństwem. Myślę, że bardzo wielu ludzi naprawdę obawia się tych reform i trzeba im spokojnie tłumaczyć. Brakuje dobrej narracji, że te reformy nie są przeciwko nim, tylko są dla tych ludzi. Zaskoczono ich i to jest pewnie największy błąd, bo gdyby im wytłumaczyć wcześniej, że te reformy mają przybliżyć sądy do obywatela, do każdego z nas, że mają służyć temu, żeby sądy działały sprawnie, a przede wszystkim były niezależne,
to pewnie nie przyszliby protestować. Po przegłosowaniu ustawy w Senacie dokument trafi do prezydenta RP Andrzeja Dudy, który zdecyduje, czy podpisać ustawę, czy skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. Rafał Potocki, Telewizja Republika.